Nie wyobrażam sobie ogrodu bez kocimiętki. W zależności od tego, w jaki sposób posadzimy tę roślinę, w jaki sposób zaaranżujemy w ogrodzie i z czym ją posadzimy, to będzie pasowała do każdego ogrodu. Do nowoczesnego, rustykalnego, angielskiego. Więc jeżeli nie macie tej rośliny w swoim ogrodzie, to pora ją posadzić. I w tym filmie powiem Wam, gdzie ją posadzić, z czym ją posadzić, jak o nią dbać, jak ją rozmnażać. Kocimiętka jest świetnym zamiennikiem dla lawendy, bo lawenda nie w każdych warunkach sobie dobrze poradzi. Jeżeli mamy problem z lawendą, to kocimiętka sprawdzi się idealnie i kwitnie jeszcze dłużej, obficiej. W Polsce naturalnie występuje kocimiętka musina, naga, wielkokwiatowa i właściwa, a kocimiętka właściwa wykorzystywana jest w ziołolecznictwie. Kocimiętki znane są z długiego, obfitego kwitnienia i specyficznego aromatu. Rośliny te zawierają w sobie olejki eteryczne, które odstraszają muchy, karaczany, komary, mszyce, kleszcze. Kocimiętki to rośliny miododajne, zwabiające pszczoły i inne pożyteczne owady do naszego ogrodu. Kocimiętki znane są również z wpływu, jaki wywierają na koty i dlatego od tego pochodzi nazwa rodzaju. Rośliny zawierają nepetalakton, który jest kocim feromonem. Kocimiętka nie sprasza wszystkich kotów. Nie wszystkie koty są wrażliwe na jej zapach. Jeżeli się pojawiają, to też jest spory problem, że w ogóle koty grasują na zewnątrz w ogrodach. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale parę miesięcy temu z kimś rozmawiałam i się okazuje, że te domowe koty, które są wypuszczane na zewnątrz, są strasznymi drapieżnikami. To jest dosyć problematyczne zagadnienie. Około 2/3 kotów jest podatnych na działanie kocimiętki. Dlatego warto tę roślinę sadzić na obwódkach rabat, jeżeli mamy koty biegające po ogrodzie. Jakie stanowisko dla tej rośliny w naszym ogrodzie? Kocimiętka najlepiej rośnie na słonecznym stanowisku, w glebach żyznych i przepuszczalnych, ale też poradzi sobie w glebach gliniastych i z roku na rok powinna rosnąć coraz lepiej. Przetestowane na moim ogrodzie. Sadząc kocimiętkę w półcienistym zakamarku naszego ogrodu, gdzie dociera słońce wschodzące lub zachodzące, rośliny te będą słabiej kwitły. Przez to, że kocimiętki znoszą krótkotrwałe susze, dobrze będą rosły w donicach na południowych balkonach i tarasach. Niskie odmiany kocimiętki idealnie sprawdzą się na obwódki rabat. Może być rośliną dominującą na naszych rabatach, ale również wypełnieniem pozostałych innych nasadzeń. Gdy sadzimy kocimiętkę, to sadźmy ją na takiej głębokości, w jakiej rośnie w doniczce. Nie sadźmy zbyt wysoko, żeby korzenie nie podsychały i nie sadźmy też zbyt głęboko, żeby nie zasypać korony rośliny, bo przez to może nam zgnić. Do dołka pod roślinę warto nasypać ziemi urodzajnej, ziemi z kompostownika czy z worka. Sypiąc taką ziemię, warto ją wymieszać z ziemią macierzystą. Po posadzeniu warto utworzyć wokół rośliny nieckę, gdzie będzie kumulowała się woda opadowa i ta, którą roślinę podlewamy. Po posadzeniu roślinę oczywiście podlewamy, nawet jak ziemia jest mokra. Po posadzeniu również warto roślinę przyciąć około 3-4 cm nad ziemią. Dzięki temu roślina się zagęści, wytworzy więcej pędów, które zakończone są pąkami kwiatowymi. Przycięcie rośliny, zwłaszcza wysokich odmian, uchroni ją przed pokładaniem się po ulewnych deszczach. Niestety duże odmiany kocimiętek lubią się pokładać, a jak się już rozłożą, to się nie podnoszą. Moim trikiem w uprawie tej rośliny w ogrodzie jest jej przycięcie, gdy zaczyna wybijać po zimie i osiągnie około 80 cm, wtedy skracam ją o połowę. Dzięki temu pędy robią się sztywniejsze i łatwiej jest im utrzymać kwiaty i tak nie pokładają się na deszczu. Przycięcie wczesnowiosenne, które niestety w tym roku przegapiłam, zapewni nam również obfitsze kwitnienie. Gdy kocimiętka zaczyna przekwitać, to warto ją ściąć, dzięki temu zakwitnie ponownie. Ale takie przycięcie wczesnowiosenne zapewni nam to, że roślina będzie kwitła obficie do pierwszych przymrozków. Jak przycinamy kocimiętkę, to takie pozyskane pędy możemy ukorzenić i pozyskać nowe rośliny. Pobrany pęd do ukorzeniania nie może być zbyt miękki, giętki, zbyt świeży, bo prędzej zgnije niż puści korzenie. Sadzonka powinna mieć dwa węzły. Węzły, czyli miejsca, z których wyrastają liście. Dolny węzeł oczyszczamy z listków, a następnie roślinę wtykamy do podłoża. Może być to ziemia torfowa, torfowa z dodatkiem perlitu, mieszanka ziemi kompostowej czy ziemi z worka. Górny węzeł, górne liście powinny wystawać około 0,5 cm ponad podłoże. Ziemia w takiej doniczce powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Kocimiętki ukorzeniają się bardzo łatwo i szybko. Kocimiętki możemy rozmnożyć przez wysiew nasion, ale również przez podział rośliny. Wykopaną roślinę wystarczy przedzielić szpadlem na pół. Natomiast jeżeli chodzi o rozmnażanie kocimiętki przez wysiew nasion, to warto to zrobić z początkiem wiosny. Najpóźniejszy termin przyjęłabym tak mniej więcej do połowy, ewentualnie końca maja, bo też chcemy, żeby te rośliny
miały wystarczająco dużo czasu, żeby urosły i się ukorzeniły przed zimą. Możemy również nasiona wysiewać jesienią, a te zaczną kiełkować wczesną wiosną, kiedy przyjdzie na nie pora. Wysiewamy do wielodoniczek czy do zwykłych doniczek produkcyjnych, do ziemi kompostowej, ziemi torfowej z dodatkiem piasku, wermikulitu, żeby takie podłoże też nie trzymało zbyt dużo wilgoci. Gdy rośliny nam wykiełkują i osiągną około 8 cm, warto je wtedy skrócić o połowę czy do 1/3, dzięki temu zacznie się rozgałęziać, rozkrzewiać. Jak mamy dobrze przygotowaną rabatę, oczyszczony grunt, to nawet taką małą siewkę, która już zaczyna po przycięciu się rozgałęziać, śmiało możemy przenieść właśnie w takie miejsce. A tak naprawdę z doświadczenia Wam powiem, że jeżeli chodzi o rozmnażanie kocimiętki, to najszybciej i najwygodniej rozmnaża się je przez zielne pędy. Kocimiętki również lubią się wysiewać, rozsiewać w ogrodzie. Nie jakoś mocno, ale na pewno jak macie posadzone te rośliny, to po kilku latach zauważycie małe siewki. Jak przychodzi jesień, rośliny zaczynają zamierać, to możemy je ściąć na zimę, pozyskać nasiona na następny sezon, albo je od razu wysiać, żeby z początkiem wiosny zaczęły kiełkować, jak przyjdzie na nie pora, albo zrobić to z początkiem wiosny. Ale wtedy musimy się liczyć z tym, że z tych pozostawionych kwiatostanów rośliny nam się powysiewają. Najbardziej popularne gatunki i odmiany kocimiętek, które możemy spotkać w naszych ogrodach, to kocimiętki fasena, mieszańcowe, wielkokwiatowe, gładkie, nagie, żyłkowane, kubańskie, groniaste, syberyjskie, rozłożyste. Kocimiętki kwitną na biało, różowo, jasno-niebiesko, niebiesko-fioletowo, ale również na żółto i jest to kocimiętka gowana. Przez to, że kocimiętki kwitną długo, to będą się pięknie komponowały z każdymi roślinami, krzewami, drzewami, trawami ozdobnymi takimi jak ostnica, kostrzewasina, tużyce czy rozplenice japońskie. Przepięknie komponuje się z takimi bylinami jak szałwie, krwawniki, przetaczniki, łubiny, przywrotnikami, bodziszkami czy z różami. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem i o łapce w górze. Przyjemnej pracy w ogrodzie. Niech Ci się zieleni. Pozdrawiam.